Czy chcesz wiedzieć, jak chronić się przed wampirem energetycznym? Jeśli tak, zostań ze mną, a pokażę Ci jak. Kim jest wampir energetyczny? To osoba, która świadomie, bądź najczęściej nieświadomie, zabiera Twoją energię poprzez manipulację emocjonalną, umysłową, poprzez naciskanie na Ciebie na różne sposoby. To może być trudna bitwa do wygrania, zwłaszcza jeśli jesteś empatą. Jak wyczuć, czy ktoś próbuje zabrać Twoją energię? Skup się na czakrze splotu słonecznego. Jeśli czujesz tam ucisk, taki zawiązany węzeł, to znaczy, że ktoś zabiera Twoją energię. Dlaczego są takie osoby jak wampiry energetyczne? To są zazwyczaj ludzie z brakiem energii, ludzie, którzy nie nauczyli się, jak się regenerować samodzielnie, na przykład w naturze, i myślą podświadomie, że tylko zabierając komuś energię, mogą ją uzyskać. Jak chronić się przed wampirami energetycznymi? Przed wyjściem z domu wizualizuj wokół siebie złocistą, boską energię, która Cię otacza i chroni. Jak odciąć się od wampira energetycznego, który już ciągnie z Ciebie energię? Medytuj i w tej medytacji wyobraź sobie tę osobę. Zobacz ją i zobacz, jakie łączą Was więzy energetyczne. Gdy już to zobaczysz, powiedz słowa: odcinam wszelkie więzy między nami. Oddaję Ci Twoją energię i zabieram Ci moją energię. Między nami nie ma już żadnego połączenia. Odejdź w pokoju. Ja jestem bezpieczny i tylko ja używam mojej własnej energii. Potem podziękuj za tą ważną lekcję w dbaniu o siebie i odejdź od tej osoby. A potem wróć z medytacji. W ten prosty sposób odzyskasz swoją energię i odetniesz się od tej osoby. A co zrobić, jeśli ten prosty sposób nie zadziała, jeśli tych podłączeń, tych podczepów jest bardzo dużo? Mogę Ci w tym pomóc. Zapraszam Cię na moją medytację prowadzoną. Link do niej znajdziesz poniżej. Mam nadzieję, że ten film był pomocny. Jeśli tak, polub go, zasubskrybuj mój kanał. Dziękuję i wysyłam dużo światła, miłości i wszystkiego, co dobre.